Witam w 658 części audycji Voice of Freedom na antenie radia N Fala, której pochyla się nad tekstem artykułu autorstwa profesora doktora habilitowanego Mirosława Karwata pod tytułem O statusie pojęcia polityczności i klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. W dyskusjach merytorycznych na temat uznawania zjawisk za polityczne, kryteriów wyróżniania tego, co polityczne i tym podobne, uwaga uczestników sporu zwykle skupia się na obronie lub krytyce określonej koncepcji polityki lub określonego kryterium polityczności. Wtedy spór dotyczy tego, czy wystarczającym i wyczerpującym kryterium jest np. związek z władzą w państwie albo związek z antagonizmami społecznymi, czy polityka z założeniem. Ma naturę agonistyczną, czy też należy również do jej zakresu porozumienie, uzgodnienie, kompromis? Polityka w klasycznym rozumieniu jest sztuką zdobywania i utrzymywania władzy, ale w szerszym kontekście wszystko, co społeczne, może być uznane za polityczne wszystkie relacje socjologiczne. Wszystkie porozumienia, wszystkie dyplomatyczne relacje, które sprowadzają się do handlu, ekonomii czy prawa międzynarodowego, które dotyczą nas wszystkich i rzutują na nasze życie. Przy tym uczestnicy takich merytorycznych sporów nie zawsze uzmysławiają sobie fakt, że ich stanowisko rozstrzyganie, co jest polityczne lub co jest wyróżnikiem politycznego charakteru zjawisk, jest pochodne w stosunku do określonego stanowiska w kwestiach ontologicznych i logicznych. Tak jednak jest, aby zasadnie bronić swego stanowiska merytorycznego lub je propagować, trzeba wyraźnie i konsekwentnie określić swój pogląd na status ontyczny zjawisk uznawanych za polityczne oraz na status metodologiczny samego pojęcia. Trzeba więc wyraźnie powiedzieć sobie, czy zakładamy, że pojęcie polityczności po prostu odzwierciedla cechy zjawisk, takie jakimi są, bez względu na nasze zainteresowania, wiedzę i intencje? Czy też ma charakter intencjonalny i konwencjonalny, a więc opiera się na pewnych regułach interpretacji, jest kwalifikacją uwikłaną w nasze własne cele, badawcze jak i pozapoznawcze. Wszak uznanie czegoś za polityczne może być. Performatywem politycznym, aktem sprawczym, trzeba określić się w kwestii, czy przyjmujemy jednoczynnikowe, czy też wieloczynnikowe, albo zgoła syndromatyczne rozumienie terminu polityczność, polityczność jako splot kilku cech. Trzeba mieć jasne stanowisko w kwestii, czy uznajemy polityczność za cechę absolutną i samoistną, czy też za właściwość relatywną, relacyjną, kontekstową, porównawczą i wtórną w stosunku do pewnych właściwości zjawisk społecznych przyjrzyjmy się bliżej tym metodologicznym niuansom i możliwym pułapkom oraz błędom w próbach eksplikacji pojęcia polityczność, przestrogi wyjściowe. Operując tymi terminami polityczny, i niepolityczny, hmm, trzeba mieć świadomość, że rozróżnienie jest typologią, a nie klasyfikacją. Chybione są więc próby rozgraniczenia na zasadzie albo albo. Określenie niepolityczne, poza tym, że może być błędne ze względu na jednowymiarowe, a nie wieloaspektowe ujęcie zjawisk, ma sens pod warunkiem, że rozumiemy iż niepolityczne to dopełnienie zbioru sygnowanego nazwą polityczne, a nie zbiór zjawisk o cechach Będących zaprzeczeniem polityczności. Z kolei gdy już skupimy się na tych zaprzeczeniach polityczności, to należy pamiętać o nietożsamości kilku płaszczyzn przeciwstawienia. Co innego znaczy, gdy odróżniamy to, co uważamy za obiektywnie polityczne lub niepolityczne, a co innego, gdy przeciwstawiamy sobie to, co jest politycznie określone, np. poglądy, identyfikacje społeczne oraz to, co politycznie indyferentne, odpowiednio to, co politycznie stronnicze i tendencyjne oraz to, co jest politycznie neutralne. Jednak musimy przyznać, że każdy prezentuje jakąś postawę nawet neutralność, nawet obojętność jest pewnego rodzaju poglądem, stanowiskiem, które jest polityczne. I wreszcie jeszcze o czym innym mówimy, gdy rozgraniczamy polityczne zaangażowanie oraz polityczną obojętność. Istotnym niuansem są też pułapki związane z nazbyt elastycznym posługiwaniem się stereotypem apolityczności. Na przykład intencja samowyłączenia nie jest tym samym, co intencja zwalczania polityki, eliminowania jej z życia społecznego, czy w każdym razie ograniczania jej obecności i wpływu, pragnienie depolityzacji, zwłaszcza w radykalnej postaci antypolityki lub anarchizmu. Obiektywny i subiektywny intencjonalny sens tych terminów nie pokrywają się ze sobą. Ten sam termin polityczność może się jednak odnosić zarówno do obiektywnych właściwości zjawisk, problemów społecznych, sprzeczności interesów, konfliktów społecznych, niezależnie od tego, czy istnieje twór zwany państwem jako pewien, pewna forma organizacji społecznej, jak i do intencjonalnych kwalifikacji zjawisk przez badaczy lub samych uczestników polityki, do intencjonalnych, także arbitralnych rozstrzygnięć. Wiele zachowań ludzkich nosi znamiona politycznych, a przecież czymś innym jest polityczność sama z siebie oraz polityczność z nadania intencjonalne przypisanie czemuś politycznego sensu, i/lub posłużenie się czymś jako narzędziem polityki, względnie jako okazją, pretekstem albo celem propagandowym, demagogicznym. Jedne zjawiska są polityczne, niejako ze swej natury, bez względu na to, co o nich sądzą ludzie i czy mają w związku z tym jakieś zamiary i kalkulacje. Inne zaś są, a raczej stają się polityczne w rezultacie politycznej instrumentalizacji. Dotyczy to wielu, na przykład, zdarzeń społecznych, a nawet przyrodniczych, jak kataklizmy, sytuacji, wartości dzieł, które można podciągnąć pod politykę. Wreszcie, gdy weźmiemy pod uwagę to, co rzeczywiście jest polityczne, bez względu na naszą wiedzę i wolę przekonujemy się chcąc nie chcąc, że czymś innym jest polityczność spraw, problemów, czym innym polityczność zdarzeń, jeszcze czym innym polityczność poglądów, dążeń, nie mówiąc o działaniach ludzkich i ich skutkach. Niejednakowy status rozmaitych kategorii ontologicznych, rzeczy, osoby, struktury społeczne, zdarzenia, zachowania, działania, stosunki, procesy, właściwości powoduje, że poszukiwanie wspólnego mianownika w postaci jakiegoś Uniwersalnego pojęcia polityczności, bynajmniej nie jest zadaniem prostym, o ile w ogóle wykonalnym. Jeśli polityczność ma być istotną właściwością, to powstaje pytanie: właściwością czego? Poglądów, zamiarów, rozwiązań społecznych, wydarzeń, instytucji społecznych, związków kulturalnych, zależności między różnymi dziedzinami życia, np. między gospodarką a kulturą moralnością a prawem, techniką a medycyną, tak różnych jakości nie sposób jednak objąć jedną prostą miarą polityczność elementarna, a polityczność konfiguracyjna. Czym innym jest polityczność określonego zjawiska samego w sobie, można by ją nazwać elementarną, gdyż przysługuje nieomal samoistnie niektórym komponentom życia społecznego, i mechanizmu nazywanego zbiorczo-polityką, a czym innym polityczność związku, zjawisk, a więc współzależności i oddziaływań między nimi, koincydencji, zbieżności, korelacji zjawisk lub też strukturalnego splotu wielu zjawisk, tworzącego syndrom. Polityczność takiej złożonej kompozycji zjawisk społecznych można z kolei nazwać konfiguracyjną. W tym kontekście wymaga uwzględnienia podręcznikowa wręcz różnica między zakresem nazw prostych a zakresem nazw złożonych i odpowiednio między treścią wyrażeń prostych a treścią wyrażeń złożonych powstałych ze związków frazeologicznych. W sporach o polityczność, niepolityczność lub apolityczność określonych spraw, problemów społecznych, sporów, decyzji, instytucji, dzieł ludzkich, np. artystycznych, literackich, praktycznie potwierdza się znaczenie rozróżnienia nazw prostych i złożonych w logicznej teorii języka. Mogą one odwoływać się do różnych dziedzin życia społecznego do państwa, do prawa, do gospodarki. W kwalifikacjach i w dyskusjach, co jest, a co nie jest polityczne, stale przewijają się typowo potoczne, naiwne lub obłudne przeciwstawienia tego, co polityczne oraz tego, co jakoby niepolityczne. O tym traktuje celny komentarz uczonej i publicystki dotyczący fałszywego wizerunku wyborów do samorządu terytorialnego. Komentarz zapewne sprowokowany również przed wyborczymi plakatami partii rządzącej Nie róbmy polityki, budujmy drogi. Za tydzień wybory mamy podobno wybierać apolitycznie, czyli takich, którzy zostają, załatają nam dziurę w drodze. Ciekawe czy jest jakiś kandydat, który nie ma tego w swoim programie, a może są tacy, którzy wprost przyznają, że nie zamierzają niczego łatać? Czy oznacza to jednak, że droga jako taka nie jest polityczna? Przekonywała mnie o tym w czasie jakiegoś publicznego spotkania pani całkiem niegłupia i należąca do tutejszej elity twórczej i intelektualnej. Muszę przyznać, że nie przepadam za naszymi demokratycznymi i podobno liberalnymi elitami. Między innymi dlatego ich nie lubię, że nie wiedzą, iż drogi są polityczne, a są. Polityczne jest to, czy drogi będą prywatne i płatne dla jednych, a drudzy mają zapylać bokiem po wybojach. Polityczne jest to, czy mają biec przez dolinę rozpudy, czy raczej na na około. Polityczne jest pytanie, czy będziemy wozić po tych drogach rozmaite towary, czy raczej przewieziemy je pociągiem. Czy w miastach obok drogi jest chodnik, i czy jest on parkingiem, czy może jednak powinien służyć przechodniom? W jaki sposób będzie ustanowiony porządek, organizacja, finansowanie? Tychże. Mówi się, że drogi służą apolitycznie wszystkim, ale mamy tu splot rozmaitych interesów, konflikty i dalekosiężne skutki społeczne, które są pożądane lub niepożądane, a to właśnie jest domeną polityki interesy, konflikty, jakaś wizja przyszłości. Z tym ostatnim, zdaje się, jest w Polsce najtrudniej. Interesy natomiast kwitną, konflikty zaś staramy się ukryć, między innymi, mówiąc, że coś jest apolityczne a nie jest. Polemika Kingi Dunin jest arcytrafna. Podobnie jak wyłożone przez nią czytelnie kryteria polityczności, takich dylematów i rozstrzygnięć, pedantycznej korekty wymaga jedynie stosowany przez nią skrót myślowy, drogi są polityczne. Oczywiście żadna droga jako taka nie jest ani polityczna, ani też niepolityczna, czy apolityczna sama w sobie. O tym, że nazywamy coś drogą, decyduje splot cech przestrzennych i użytkowych. Kwestia polityczności jest tu pochodną do a nie punktem wyjścia. Z punktu widzenia innego logicznego rozróżnienia, mianowicie cech istotnych i przypadkowych, albo cech konstytutywnych i konsekutywnych, pochodnych, nie to, co polityczne rozstrzyga o tym, że droga jest drogą. A nie ścieżką, chodnikiem lub polem. Ale już dylemat droga czy szkoła, gdy trzeba wybierać obiekt budowy i technologię budowy, i koszty budowy w sytuacji ograniczonych zasobów, rozbieżnych interesów i sprzecznych preferencji uczestników i beneficjentów rozstrzygnięcia, a podobnie dylemat i spór, czy autostrada ma być płatna czy bezpłatna, czy ma być budowana i zarządzana przez państwo, czy przez firmy prywatne, czy też w ramach partnerstwa sektorów publicznego i prywatnego, wprowadza nas właśnie właśnie w sferę polityczności. Pojawia się tu określony kontekst, podział dóbr i sporne kryteria tego podziału. Wzajemna nietożsamość i alternatywność interesów partykularnych, złożoność i niejednoznaczność prób uzgodnienia interesów partykularnych z dobrem wspólnym i tak dalej. Kwestia, czy droga jest polityczna przestanie nam się wydawać problematem scholastycznym, jeśli uzmysłowimy sobie ciąg konkretyzacji w myśleniu o tych sprawach, znajdujący wyraz w sekwencji – Coraz bardziej złożonych określeń. Droga, budowa drogi, zarządzanie budową drogi, zarządzanie eksploatacją, to znaczy użytkowaniem i konserwacją drogi, polityka inwestycyjna w dziedzinie infrastruktury dróg i mostów. Taki ciąg myślowy prowadzi nas do polityki. Jeśli pierwszy termin droga odnosi się bodaj wyłącznie do sfery kryteriów czysto technologicznych, to już drugi budowa drogi, albo budowa dróg w ogóle co najmniej do związku między technologią a ekonomią koszty i opłacalność zastosowania określonych technologii budowy, podobnie jak trzeci i czwarty zarządzanie budową, zarządzanie użytkowaniem dróg. Natomiast w wyrażeniu ostatnim w tym łańcuchu nie przypadkiem pojawia się termin polityka gdyż uznajemy, że określona strategia rozwoju sieci dróg, autostrad, mostów i wiaduktów to rezultat dokonanego w rezultacie uzgodnień, kompromisów lub przeforsowanego przez kogoś wyboru politycznego. Ale i wtedy musimy pamiętać o tym, że znaczenie terminu polityka w ogóle jako taka nie jest tożsame ze znaczeniem, treścią i zakresem terminu polityka infrastrukturalna. Spójrzmy jeszcze raz przez pryzmat logicznej teorii nazw na sekwencję tych terminów. Od nazwy prostej, droga do następnych, Nazw złożonych kilkuczłonowych. Zauważymy wtedy, że każda z tych kolejnych nazw ma inną treść i odmienny zakres niż te pozostałe. Każdy z tych terminów odnosi się do innych zależności kolejno-technologicznych, ekonomicznych i politycznych. Zaś ignorowanie tego przesunięcia punktu ciężkości prowadzi do trywialnego przesunięcia kategorialnego, błędu. Poznawczego. Zasadniczym błędem jest więc nie tylko potoczne apolityczne rozumienie kwestii dróg, jako kwestii jakoby jedynie technicznej, lub co najwyżej administracyjnej i mikroekonomicznej, ale również naiwny lub zgoła prostacki formalizm teoretyków tęskniących do wygrodzenia jakiejś jednorodnej i gatunkowo czystej materii polityki. Przykładem takiego metodologicznego, zresztą nie tylko metodologicznego prostactwa jest książka Ryszarda Skarżyńskiego podstawowy dylem. Temat politologii. Przeciwstawiając się tezie imputowanej autorom zniesławianym i znieważanym w tej nieuczciwej paszkwilanskiej polemice, że jakoby wszystko jest polityczne. Oraz tendencją do rozmycia granic dziedziny przedmiotowej nauki o polityce w rozlicznych pracach pisanych na stopień naukowy. W ramach tej dyscypliny autor skwapliwie wylał dziecko z kąpielą, odmawiając cechy polityczności zjawiskom formalnie niepolitycznym, z punktu widzenia jego własnych, zresztą nieprecyzyjnych kryteriów. Owszem, prace magisterskie czy doktoranckie zatytułowane np. Działalność oddziału PKO w Wyszkowie w latach, czy repertuar Kin we Wrocławiu w latach trudno z zachowaniem powagi uznać za politologiczne na podstawie tak rozmytych tytułów, a tym bardziej wtedy, gdy takie tytuły adekwatnie wyrażają kronikarski, protokolarny, ewidencyjno-sprawozdawczy charakter tekstu i dają podstawę, by zredukować przynależność takich prac do dziedziny wiedzy o administracji bankowości czy rynku dystrybucji dóbr kulturalnych. Nie znaczy to jednak, że monografie dotyczące takich obiektów badań, czy to będzie oddział banku, szpital, jednostka, Wojskowa Sieć Kin czy też Kuratorium Oświaty albo Urząd Konserwatora Zabytków nigdy nie mogą być pracami politologicznymi. Przeciwnie, mogą, o ile wzięte na warsztat studium przypadku jest egzemplifikacją określonego problemu społeczno-politycznego, sposobów jego rozwiązywania, towarzyszących temu dylematów i alternatyw ideologicznych, ustrojowych, staje się okazją do analizy uwikłań politycznych funkcjonowania takich czy innych instytucji społecznych, partii, względnie modelowym ucieleśnieniem określonej polityki podatkowej, budowlanej, oświatowej, kulturalnej, z uwzględnieniem wydatków budżetowych. Jeśli polityczność jest cechą nie tyle samych w sobie, wziętych z osobna zjawisk pozostających w pewnej współzależności, ile właściwością ich wzajemnego związku, to wtedy trudno nie zauważyć, że analizujemy ją jako cechę drugiego stopnia. Przy tym ta polityczność drugiego stopnia może być zarówno rezultatem sytuacji, gdy polityczny z natury element, np. Na taki jak ideologia partii rządzącej potraktowana jako klucz interpretacji i selekcji dowolnych zjawisk społecznych, Niejako zaraża pierwotnie i formalnie niepolityczne inne zjawisko, np. takie jak moda, wzornictwo przemysłowe lub mieszkaniowe, formy i środki terapii, tzw. chorób społecznych, jak i rezultatem sytuacji, gdy żaden ze składników jakiejś funkcjonalnej całości sam w sobie nie jest polityczny, ani sam z siebie nie generuje polityki, ale we wzajemnym związku ulegają upolitycznieniu. Tę drugą sytuację rozważmy na następującym przykładzie. Zasięg i intensywność czytelnictwa w danym społeczeństwie lub w określonych jego grupach klasowych, etnicznych i zawodowych, kategoriach wieku i płci, nie jest zjawiskiem ani bezpośrednio, ani ewidentnie, ani ściśle politycznym. Tym bardziej nie czysto politycznym i wyłącznie politycznym. Jest wszak wskaźnikiem wielu czynników i uwarunkowań ekonomicznych, kulturowych, historycznych, a przy tym może nie mieć większego znaczenia treść tego, co ludzie w skali masowej czytają lub czego równie powszechnie nie czytają.

Zależność między poziomem dochodów a strukturą wydatków konsumpcyjnych w szerokim rozumieniu konsumpcji ma oczywiście charakter ekonomiczny, ale zyskuje znaczenie w wielu dziedzinach, których funkcjonowanie uzależnione jest od zasobów materialnych, ich dostępności i dystrybucji. Zauważmy na przykład, że cena gazet i książek w określonej proporcji do poziomu zamożności lub niedostatku obywateli, hierarchii potrzeb i aspiracji, natężenia pewnych potrzeb priorytetowych decyduje o utrzymywaniu się. Zaniku lub wzroście zakupów i czytelnictwa tych gazet, czasopism i książek. Formalnie jest to zależność ekonomiczna rozumiemy jednak jej kluczowe znaczenie dla sfery kultury, gdyż chodzi o dostęp do dóbr kultury, możliwości ich upowszechniania, a także o proces kształtowania aspiracji i kompetencji kulturalnych jednostek i grup społecznych. Czy w takim razie przechodzimy do analizy ekonomicznej od do dziedziny kultury po prostu twórczości, upowszechniania animacji kulturalnej? I na tym transpozycja się kończy, bynajmniej. Dociera do nas wtedy, że nierównomierne i wręcz równoprawne uczestnictwo różnych grup społecznych w kulturze, nawet tej popularnej, a nie tylko tak zwanej wysokiej, to jeden z komponentów istotnych lub nierówności społecznych, a co więcej stosunków uprzywilejowania lub upośledzenia, marginalizacji społecznej, wykluczenia, hegemonii kulturalnej. W rozumieniu jak u Gramsiego. Lub ideologicznego poddaństwa, zaś sterowanie takim stanem rzeczy w określonym kierunku i z określoną intencją utrwalenia lub przekształcenia jest korelatem procesów dominacji, dyskryminacji lub emancypacji. Tak oto stykamy się z polityką na gruncie kategorii formalnie pozapolitycznych, jak z jednej strony dochód, cena, popyt, podaż, a z drugiej strony zainteresowania, aspiracje, nawyki. I dzieje się tak również w sytuacji, gdy interesuje nas popyt lub podaż gazet i czasopism poradnikowych, sportowych, hobbystycznych oraz książek o tematyce odległej od problematyki władzy, dyplomacji, walk partyjnych, przetasowań czy intryg pałacowych. Wieloaspektowość polityczności w zwierciadle literatury i teorii literatury. O tym, że cecha nazywana politycznością jest właściwością wieloaspektową i wielopoziomową, różnopoziomową, dosadnie przekonuje nas doświadczenie teorii literatury i krytyki literackiej, raz po raz zmagającej się z problemem zakwalifikowania dzieł jako politycznych, politycznie nieistotnych, politycznie neutralnych, apolitycznych. Sięgnijmy do nader celnego komentarza, jakim Bożena Kowalowa opatrzyła swą analizę prozy Feuschwangera. wangera Autorka wyszła z założenia, że polityczna twórczość literacka wyrasta na dwojakim podłożu. Może być wywołana jakimiś określonymi wypadkami na forum międzynarodowym, które z kolei stawiają dane państwo w stan zagrożenia, a nawet działań wojennych. Znajdują w niej również odbicie procesy zachodzące w wewnętrznym politycznym życiu danego narodu, a w szczególności wszelkie poważniejsze konflikty w tej dziedzinie na tle dążenia do zdobycia albo utrzymania władzy przez pewne partie czy jednostki, lub na tle usiłowania przeprowadzenia zmian ustrojowych. Zatem dzieło. Dlatego i o tyle jest polityczne, że ma treść polityczną, inspirowaną jednak przez bodźce realnego życia politycznego. Zainteresowanie autora polityką nie ma charakteru immanentnego, lecz powstaje jako skutek jego bycia uczestnikiem obserwatorem, ofiarą czasem współsprawcą wydarzeń i przekształceń politycznych. Utwór tego rodzaju Traktuje o aktywności politycznej na płaszczyźnie zarówno lokalnej, państwowej, jak i międzynarodowej. Autor może ukazać działającego męża stanu, budującego swą karierę lub też tracącego pozycję. Może również skoncentrować uwagę czytelnika na politycznych akcjach zbiorowych, czy też wreszcie ukazać prywatne jednostki, które jednakże jako obywatele danego państwa spełniają akty polityczne, wyrażając swą opinię. Biorąc udział w głosowaniu w taki czy inny sposób reagując na posunięcia swego rządu, gdy autor przenosi punkt ciężkości z indywidualnych bohaterów na pewne grupy społeczne czy też polityczne, wówczas czytelnik zostaje wtajemniczony w sekrety powstania i popularyzacji nowych ideologii, zdobywania władzy przez takie czy inne partie i stronnictwa. Dowiaduje się o zakulisowych rozgrywkach i tym podobne. Słowem, spektrum zjawisk będących ucieleśnieniem tego, co polityczne w egzystencji ludzkiej, jest rozległe i niejednorodne. Polityczną treść ma zarówno fabularyzowana biografia w postaci rzeczywistej, jak i fikcyjne losy fikcyjnej postaci, będącej czy to zakamuflowaną aluzją do jakiejś realnej osoby, czy też personifikacją typu społecznego, jak i epopeja bohatera zbiorowego, rozpisana na splot dążeń, namiętności, konfliktów i losów wielu pierwszoplanowych i drugich. Planowych postaci. Nikt rozsądny jednak nie uzna, że polityczność postaci Macbetta i Lady Macbeth jest Ewi. Ekwiwalentem polityczności postaci Szfejka, razem zaś są równoważne polityczności licznych bohaterów, w tym tych bezosobowych wojny i pokoju. Zaś nawet wszechobecność wielkiej polityki w tle akcji fabularnej, jej ingerencja w losy bohaterów i ich namiętności nie wystarcza, by uznać powieść po prostu za polityczną. Odróżnienie tego rodzaju powieści od utworów społecznych lub historycznych możliwe jest dzięki wynikającej z samej istoty powieści politycznej. Konieczności dominowania w niej wątków politycznych, jak również usiłowania osądu i ingerencji w sprawy sobie współczesne. Dodajmy od siebie, że rozgraniczenie powieści, np. historycznej i politycznej, może być sztuczne. Mogą to być dopełniające się aspekty tego samego utworu. Powieść historyczna o tyle jest historyczna, że osadzona w realiach i klimacie określonej epoki, włącznie ze stylizacją języka postaci i narracji, że w dosłownym odbiorze ma wystrój kostiumowy, lecz zarazem może okazać się, że te realia konkretna no historyczne, mają walor uniwersalny, ponadczasowy lub są kamuflażem dla narracji nad wyraz współczesnej, aktualnej, a tak czy inaczej z opowiadanej historii wynika lekcja polityki. Zwróćmy jednak uwagę, że Bożena Kowalowa to kryterium dominanty tematycznej, uzupełnia o inne kryterium, mianowicie polityczną intencję autora, osąd zjawisk, ambicja wpływu na rzeczywistość poprzez określoną wymowę i oczekiwaną recepcję społeczną dzieła, a po przypomina nam o poznawczych funkcjach utworu jako swoistego źródła wiedzy politycznej. Powieść taka nie traktuje polityki alegorycznie ani symbolicznie. Ona nie tylko opisuje, ale i interpretuje zjawiska polityczne, badając ich genezę i wzajemną zależność. Pisarz polityczny posługujący się, jeśli chce dać swemu utworowi silne oparcie w rzeczywistości aparatem naukowca, powołując się na dokumenty i dane statystyczne, może pójść dalej wtajemniczyć czytelnika w motywy, bodźce i skutki takiego czy innego postępowania politycznego. Dać subiektywny wprawdzie, lecz zależnie od talentu i dojrzałości pisarskiej, częstokroć bardzo Prawdziwy i estetycznie skuteczny obraz opisywanych wypadków. Jak widać, polityczność powieści lub dramatu, poematu, występuje w kilku wcieleniach na poziomie tematu literackiego, na poziomie interpretacji rzeczywistości, w której zwykle przeplatają się zobiektywizowane walory poznawcze, opisowe, eksplanacyjne, z sugestywnością prezentowanej perspektywy ideologicznej, na poziomie oceny, a więc nawet Indoktrynacji, propagandy, agitacji, nie bójmy się tych okaleczonych słów. Jednak polityczna tematyka, polityczna wymowa zamierzona przez autora, polityczna recepcja dzieła, także przypadkowa lub sprzeczna z intencjami autora, oraz polityczne zdyskontowanie dzieła przez takie czy inne siły, instytucje, nie są oczywiście tym samym. Różnica tkwi nie tylko w samym kontekście, ale również w specyfice kryteriów polityczności w ramach każdego z tych kontekstów. Każde dzieło można użyć w różnoraki sposób, do celów dobrych, chwalebnych i haniebnych. Inny jest też status zjawisk będących przedmiotem opisu i refleksji, niż samej refleksji nad nimi lub instrumentalnego użytku z dzieła. Różnica jest tu podobna jak w dociekaniach filozoficznych między ontologią, gnozeologią, epistemologią, metodologią, pragmatyką społeczną. Kryterium tematyczne może być przy tym zwodnicze a w każdym razie problematyczne. Znakomicie uchwycił to Józef Rurawski odnosząc się do kwalifikacyjnego dylematu, czy kariera Nikodema Dyzmy jest powieścią polityczną. Problem teoretyczny dotyczący warunków, jakie musi spełniać powieść, aby została zaklasyfikowana jako powieść polityczna, zajmował uwagę wielu badaczy. Niektórzy z nich, jak na przykład Kazimierz Wyka, rozpatrując konkretne teksty literackie, proponowali dwa terminy Powieść polityczna i powieść o polityce. To rozróżnienie nie jest dla naszych celów najbardziej istotne. Wszyscy jednak badacze zajmujący się tą problematyką podkreślają zgodnie, że powieść polityczna to taka powieść, w której główną rolę odgrywają idee polityczne lub taka, która przedstawia środowisko ludzi zajmujących się polityką praktycznie. Na przykład rewolucjonistów. Z punktu widzenia takiej definicji, kariera nie jest chyba powieścią polityczną, czy też powieścią o polityce. Idee polityczne nie odgrywają w niej żadnej roli. Środowisko ludzi ukazanych w karierze praktycznie zajmuje się nie polityką lecz obroną swego stanu posiadania przy czym ten stan posiadania zagrożony jest nie tyle przez inne konkurencyjne czy antagonistyczne siły polityczne co przez kryzys gospodarczy i moralny wewnątrz obozu rządzącego paradoksalnie polityczność pamfletu dołęgi mostowicza motywowanego jego konfliktem z piłsudczykami Polega na ukazaniu swoistej depolityzacji mentalności i sposobu działania elity, która zmonopolizowała dla siebie możliwość zajmowania się polityką. Józef Rurawski przypomina za Jerzym Ziomkiem, iż klasyczne kryterium polityczności powieści lub dramatu zakłada pewne jungtim obraz. Warstwy czy elity rządzącej na tle wielkich wydarzeń historycznych. Pamflet Dołęgi wyłamuje się z tej koniunkcji. Kariera jest z pewnością powieścią o pomajowych mandarynach, ale brak w niej wielkich wydarzeń historycznych. Powieść Kadena Bandrowskiego, generał Barcz, jest powieścią polityczną, bo pokazuje i mandarynów, i wielką sytuację historyczną. Odzyskanie niepodległości, brak tego drugiego członu w karierze podważa jej polityczność. Kaden po Podejmował wielkie sprawy, dlatego mniejszą uwagę zwraca na ludzi. Dołęga pokazuje małe sprawy wielkich ludzi, wielkich przez przypadek, układy, stosunki, kombinatorykę. Ale o ich działaniu politycznym nie dowiadujemy się z powieści niczego. Po prostu uzyskują pewne stanowiska, pewne gremia, poprzez spryt, podstęp. I tak dalej. Pietrzak widział analogię między tekstami Kadena i Dołęgi w zagadnieniu, jak człowiekowi dostaje się władza. Ale Kaden rozwinął ten problem w sytuacji wielkich zdarzeń historycznych, a Dołęga ograniczył się do ukazania mechanizmu przypadków, potrzeb ludzkich, konieczności itd., wynoszących parweniusza, Ham'a i brutala na piedestał. I nie jest chyba tak, że kariera stanowi zdegradowaną, obniżoną do poziomu obiegu popularnego wersję generała Bar

Parafrazując określenie Hegla z jego wykładu filozofii dziejów, nie powiemy bynajmniej, że kariera uosabia jakąś kamerdynerską wizję polityki przez dziurkę od klucza, przez pryzmat życia towarzyskiego wyobcowanej i zdegenerowanej elity, lecz wręcz przeciwnie. Pomaga nam uchwycić przejawy i podłoże tej alienacji, degeneracji, korupcji, bożena Kowalowa zwraca słusznie uwagę na znaczenie momentu historycznego, w jakim dzieło powstaje, oraz innego, w jakim dzieło powraca do obie może się bowiem okazać, że pierwotny polityczny kontekst powieści, dramatu lub poematu nie jest tożsamy z późniejszym kontekstem przypomnienia, reinterpretacji. Każda powieść aktualno-polityczna jest najpierw w momencie swego powstania czynnikiem mającym oddziaływać na aktualnie rozgrywające się wydarzenia. Następnie, zwłaszcza dla późniejszych pokoleń czytelników, staje się dokumentem lat opisywanych. Wreszcie jednakże tylko wtedy, gdy pozwoli na poziom artystyczny utworu, powieść ta przechodzi do literatury narodowej. Jako przede wszystkim artystyczne dzieło literackie o ponadczasowych i ogólnoludzkich walorach ideowych, czasami jako symbol, czasami jako przestroga dla pokoleń. Stało się to również udziałem politycznych powieści Lajona. Feuch Wangera, które zdały zwycięsko niełatwy egzamin czasu. Zdarza się jeszcze i tak, że wskutek zaistnienia sytuacji politycznej analogicznej lub wyraźnie zbliżonej do opisywanej przed laty, powieść zostaje odczytana przez kolejne pokolenie czytelników powtórnie, jako aktualno-polityczna, np. antyfaszystowskie powieści lat 30. wobec określonych tendencji kół militarnych i rewizjonistycznych w RFN. Natomiast utwory tego rodzaju, napisane po zakończeniu II wojny, Światowej, przez postępowych autorów niemieckich i odnoszące się do zamkniętej już epoki hitleryzmu i trzeciej rzeszy zaliczamy do utworów polityczno-obrachunkowych. Na marginesie odnotujmy, że ta pierwotna polityczna treść i wymowa dzieła literackiego z biegiem czasu może wydać się przebrzmiała, czysto muzealna, anachroniczna, natomiast może ono zyskać nadreaktualny sens i rezonans w nowych historycznie okolicznościach. Jest więc kariera Nikodema przede wszystkim wyjątkowo trafnym, satyryczno-karykaturalnie ujętym obrazem życia wyższych sfer na marginesie polityki. To, co by było tylko polityczne, Celowe ośmieszenie obozu rządzącego, pamflet na bezsilność sanacji, głupotę jej przedstawicieli itd. to zwier zwietrzało już i ulotniło się z kart powieści, stało się sprawą uboczną. Takie zaś cechy mandarynów, jak walka o utrzymanie się na swoich stolcach i stołkach, intrygi i zawiści, chęć używania życia itd. to słowem, co stanowi społeczno-obyczajową treść powieści okazało się o wiele trwalsze niż sanacja i to właśnie zapewnia poczytność karierze nawet dzisiaj. Oczywiście więc nie na tej samej zasadzie polityczna jest powieść będąca komentarzem do współczesności, ewentualnie manifestem współuczestnictwa i próbą wpływu na zjawiska współczesne autorowi i pierwszym czytelnikom, powieść będąca antycypacją pewnych wydarzeń i przemian, futurystyka, science fiction, political fiction, jako literacki odpowiednik naukowej prognostyki lub modeli historii alternatywnej oraz powieść retrospektywna, uwikłana w zbiorowe przewartości. Rachunki sumienia, rozliczenia moralno-polityczne lub prawno-polityczne. Dotychczas rozumujemy tak, jak gdyby polityczność dzieła wiązała się bądź z samą tematyką, jeśli polityczny jest sam przedmiot, tworzywo fabuły lub treść nośna politycznie ze względu na ten przedmiot, bądź z intencją autora, z jego zaangażowaniem krytycznym, demaskatorskim lub na przykład apologetycznym. I tak często bywa. Lecz nie jest to jedyna sytuacja, gdy dzieło zostaje uznane za polityczne. Dopełnieniem tego katalogu jest sytuacja, gdy utwór literacki, nawet o tematyce formalnie niepolitycznej, np. dotyczący sfery intymnych uczuć ludzkich w wymiarze interpersonalnym i jego autor, nawet daleki od intencji politycznego określenia się i zaangażowania w życie polityczne, w spory ideologiczne, w poparcie lub zwalczanie określonych tendencji ideowych, rozwiązań ustrojowych czy formacji politycznych, zostaje bądź zbiegiem okoliczności. Bądź umyślnie przez kogoś uwikłany w politykę, w jakiś dramat. Twórczość pierwotnie niepolityczna, autor rzeczywiście apolityczny lub przynajmniej neutralny politycznie, okazują się dogodnym narzędziem dla czyich oddziaływań lub rozgrywek. Podlegają sztucznemu wtórnemu upolitycznieniu. Chyba jednak nikt nie ma wątpliwości, że inny status ma polityczność pieśni patriotycznej lub pamfletu na jakąś osobistość albo formację polityczną niż polityczność wiersza, lirycznego, erotyku, względnie obrazu abstrakcjonisty. Potraktowanego jako poligon konfrontacji polityczno-ideologicznej, jako pretekst do nagonki, rozprawy z jakimiś środowiskami. Atrybut polityczności, a polityczny kontekst zjawisk. Czas na wnioski. Za abstrakcyjną nazwą polityczność, nazwy abstrakcyjne, jak wiadomo, określają właściwości przysługujące wspólnie wielu obiektom, często różnym pod względem swego pochodzenia, struktury, funkcji, kryje się wiele różnych układów odniesienia. Nie jest więc tak, że wystarczy sformułować jedną, wreszcie adekwatną i wyczerpującą definicję tej cechy na poziomie abstrakcyjno-uniwersalnym, aby następnie łatwo ucieleśniać i konkretyzować to kryterium przez proste dodanie do nazwy jakiegoś zdarzenia, działania, podmiotu kwalifikacji polityczne. Przekonaliśmy się chyba, że różnica między obiektywnym przedmiotem badania a intencją i intencjonalnie wyznaczonym zakresem lub aspektem badania oraz zróżnicowany status ontyczny elementów rzeczywistości, zdarzeń, procesów, stanów rzeczy, działań, dzieł ludzkich, stosunków, nie pozwala na tak mechaniczne przykładanie tej samej pieczątki do zjawisk lub pojęć o odmiennym rodowodzie i sposobie istnienia. Pozostawmy na boku czysto intencjonalny użytek z pojęcia, kiedy to badacz lub polityk przypisuje zjawiskom z pewną własną motywacją i intencją cechę polityczności, to znaczy polityczny charakter lub polityczne znaczenie. I pozostajmy przy samym przedmiocie badań, który usiłujemy poznać w sposób zobiektywizowany. Otóż w aspekcie przedmiotowym, jako właściwość elementów rzeczywistości społecznej, cecha nazywana politycznością występuje na trzech poziomach – 1. Jako cecha uczestników, podmiotów lub określonych typów zjawisk albo sfer życia społecznego i typów praktyki społecznej, to można nazwać politycznością elementarną i w tym sensie polityka jako typ działalności lub wielostronnych oddziaływań oczywiście jest polityczna. 2. Jako cecha współzależności tych komponentów, to jest stosunków między podmiotami, współzależności różnych dziedzin życia społecznego, taka polityczność ma charakter konfiguracyjny i 3. Jako cecha systemu, w którym Następuje scalenie i regulacja zarówno zakresu i form funkcjonowania poszczególnych podmiotów lub dziedzin, jak i ich współzależności. Badacz przytomny nie zapomni o zasadzie emergencji, nie będzie mechanicznie przenosił pojęcia polityczności z jednego poziomu na inny. Ograniczmy się teraz do poziomu komponentów syndromu nazywanego życiem politycznym, albo węższego nazywanego metaforycznie mechanizmem polityki. W przypadku takich komponentów, gdy kusi nas kwalifikacja, to zjawisko polityczne, należy rozróżniać polityczność atrybutywną od polityczności kontekstowej. Pierwszą kategorię tworzą zjawiska o charakterze politycznym, polityczne z genezy i z natury. Nie należy przy tym ulegać naturalistycznemu złudzeniu, że ich polityczny charakter, czyli fakt, że ich polityczność jest cechą istotną, stanowiącą ich tożsamości ontycznej, to właściwość samoistna. Bynajmniej. Gdy przyjmujemy za oczywistość, że państwo, partia, parlament, wybory parlamentarne, konstytucja, zamach stanu, rewolucja to zjawiska par excellence polityczne, lepiej byłoby nie zapominać, że polityczną treść, funkcję nadaje instytucjom, normom czy poglądom to, że są wyrazem sprzeczności interesów i dążeń społecznych, rozbieżności między interesami partykularnymi a warunkami równowagi społecznej. Zaś forma tego wyrazu jest historycznie zmienna. Partia, państwa, dyplomacja ewoluują i w dodatku bywa zwodnicza. Przykłady: marionetkowa dyktatura, ukryte struktury władzy, państwo podziemne. Do osobnej kategorii należą natomiast zjawiska wtórnie upolitycznione, posiadające przy pozapolitycznej genezie, formie i tożsamości gatunkowej istotny kontekst, e Polityczny, gdy realistycznie i w sposób zobiektywizowany, analizujemy polityczny kontekst zjawisk technologicznych, gospodarczych, kulturowych, to ani nie kwestionujemy ich pierwotnego, własnego charakteru, np. jako wynalazków technicznych, odkryć naukowych, dzieł literackich, utworów muzycznych, wyobrażeń i rytuałów religijnych, ani też nie redukujemy ich tylko do politycznego wymiaru komponentów. Inaczej postępują oczywiście politycy, manipulatorzy, Propagandyści, doktrynerzy i im podobni, ale politolog podobno czymś się od nich różni. Czym jest polityczny kontekst zjawisk? Możemy przez to rozumieć: 1. Polityczne zdeterminowanie samej genezy danego zjawiska. 2. Polityczne zdeterminowanie jego funkcjonowania lub ewolucji. 3. Polityczne uwikłanie. 4. Polityczne znaczenie. 5. Polityczną oprawę. 6. Polityczną instrumentalizację. I 7. Polityczne konsekwencje danego zjawiska. Tej dwoistości zjawisk. Określanych i badanych w kategoriach polityczności odpowiadają dwa odmienne sposoby kwalifikacji i zaliczania zjawisk do sfery politycznej życia społecznego. Mianowicie schemat gatunkowy oraz schemat relacyjny. Przynależność i kwalifikacja gatunkowa polega na tym, że dane zjawisko jest zasadnie zaliczane do danego zbioru. W tym wypadku do zbioru zjawisk ściśle politycznych o charakterze politycznym, ze względu na posiadanie cech stanowiących o tożsamości każdego elementu zgodnej z tożsamością zbioru jako całości. Nie ma na przykład wątpliwości, że przewrót wojskowy lub pałacowy, jako sposób przeprowadzenia zmiany u steru rządów, a nawet zmiany ustrojowej, z istoty swojej obdarzony jest cechą polityczności. Jest to cecha dla niego pierwotna, konstytutywna i identyfikacyjna. Zaś obiektywniej w badaniach wtórne wobec niej są np. takie cechy jak aspekt prawny, oblicze moralne tego działania, jego forma estetyczna itd. Natomiast przynależność i kwalifikacja relacyjna, kontekstowa, właśnie polega na tym, że dane zjawisko jest zaliczane do danego zbioru elementów, zwykle niejednorodnych, uporządkowanego jednak przez pewną relację wewnętrzną. Zaliczane jest do tego zbioru ze względu na pewien rodzaj zależności wiążącej go z innymi. Także gatunkowo odmiennymi i odrębnymi elementami tego zbioru oraz ze zbiorem jako całością. I w takim kontekście mówimy np. o politycznym znaczeniu religii. Na pograniczu tych dwóch schematów, gatunkowego oraz relacyjno-kontekstowego, usytuowane są kwalifikacje powieści lub dramatów jako politycznych, koncertów estradowych lub symfonicznych jako wydarzeń politycznych, zawodów sportowych z udziałem reprezentacji państw i zaangażowaniem emocji narodowych jako zastępczych form politycznej rywalizacji lub konfrontacji, itd. Dlatego właśnie inaczej. Musimy rozpatrywać i kwalifikować np. decyzję o podziale stanowisk i kompetencji w składzie Rady Ministrów, a inaczej decyzję o podziale dóbr, np. środków pomocy dla powodzian, dofinansowaniu określonych lekarstw lub zabiegów leczniczych podobne. W tym drugim przypadku decyzja ustawowa lub administracyjna ma ścisły nawet kontekst polityczny, lecz przecież nie genezę polityczną. Klęski żywiołowe, wpływ zmian klimatu i zmian cywilizacyjnych na stan zdrowotności, społeczeństwa itd., nie są bezpośrednim rezultatem zamiarów politycznych. Ignorowanie takiej koniecznej relatywizacji prowadzi bądź do naiwnego formalizmu, desperackich prób rozgraniczenia tego, co polityczne i co niepolityczne, bądź do jałowych poszukiwań jakiegoś kamienia politologicznego w postaci jednej formuły magicznej definicji, pozwalającej ogarnąć wszystko, co trzeba i nie utracić politologicznego dziewictwa, bądź wreszcie do równie jałowych negacji politycznego aspektu zjawisk formalnie niepolitycznych. Bardzo dziękuję.